Monika Göring, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest minister sportu i turystyki Andrzej Biernat. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, czy to przypadek, że minister sportu przyjeżdża do zespołu ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica w Zgierzu, do szkoły, która delikatnie mówiąc nie posiada dobrej infrastruktury sportowej? No to takie miejsca powinienem w szczególności odwiedzać, żeby zobaczyć, jak to dzieje się z lekcjami wychowania fizycznego w takich szkołach, które mają kiepską bazę, bo w tych, które mają dobrą, no to mam nadzieję, że dzieje się coraz lepiej, jeżeli nie dobrze. Akurat tutaj jestem nie dlatego, że tutaj jest słaba baza sportowa, tylko że starosta Zgierski, wicestarosta Zgierski, pan Budziarski, Wojciech Budziarski zorganizował taką konferencję dotyczącą z jednej strony akcji we wklasą, czy z obzwonieniem zlefą, a drugą związaną z nowym podręcznikiem i e-podręcznikiem wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Także to dwie okazje i dwie propozycje. Jakie wnioski po dzisiejszym spotkaniu? Znaczy, no, powiat Zgierski nie ma szczególnych problemów z realizacją programów, które zostały przygotowane przez ministerialne, a włączenie się do akcji promocyjnej jest też dowodem na to, że chce uczestniczyć w propozycjach Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo dzisiaj te programy, które były dedykowane wcześniej przez ministra sportu, dzisiaj robimy je zupełnie inaczej, horyzontalnie, w połączeniu z innymi ministerstwami, w tym z MEN-em, z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i z Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych. I to ma szansę większego oddziaływania, bo akcja promocyjna dotyka każdego pokolenia, w związku z czym będzie jak gdyby synergiczne oddziaływanie na tych, którzy są tą grupą docelową, czyli dzieci i młodzież, które nie chcą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, czy też generalnie brzydzą się aktywnością fizyczną. W ubiegłym tygodniu gościliśmy w jednej ze szkół w Strykowie i tam poseł Artur Dunin razem z Arturem Partyką, naszym skoczkiem, zachęcali młodzież właśnie do aktywnego ćwiczenia i przeciwstawiali się zwolnieniom z WF-u. Pan Artur Partyka nawet pana chwalił, że pan też skakał wzwyż razem tak, z nim. Tak, skakałem. Kiedyś mieliśmy taką akcję na Orliku, nie pamiętam z czym związaną, ale chyba Orlikowa Liga Mistrzów. Jednym z konkurencji był skok w zwyż w marynarce. I wspólnie z ministrem Grabarczykiem chyba skoczyli. Wygraliśmy ten konkurs skacząc po chyba 1,5 metra w garniturach, także nie jest tak źle. Panie ministrze, proszę mi powiedzieć, jak pan spotyka też się z młodzieżą, bo to też są spotkania nie tylko z pedagogami, ale też z młodzieżą. Widzi pan taki błysk wokół, że jednak warto ćwiczyć, że oni jednak takie spotkania powodują, że Na nieszczęście na takie spotkania przychodzą ci, którzy chcą ćwiczyć i generalnie ćwiczą. No, unikają takich spotkań ci, którzy unikają również spotkań z nauczycielem WF-u czy z lekcją wychowania fizycznego. No ale staramy się do nich docierać i myślę, że pierwsze efekty tej akcji promocyjnej pierwszej edycji są dosyć widoczne. Może nie jest jeszcze to rażące w liczbach, że ta ilość, ten odsetek niećwiczących spada bardzo lawinowo, ale już pełne takie jaskółki naszych oczekiwań się pojawiają i trochę mniej uciekających z lekcji WF-u dzieci jest. Mówię, program musi być dedykowany do grupy docelowej. Grupą docelową są uczniowie gimnazjów i liceów. Pozostańmy jeszcze, panie ministrze, w temacie sportu. Wczoraj odbyło się referendum w Krakowie, jest ważne, wzięło w nim udział ponad 30% uprawnionych do głosowania, 7 z 10 jest przeciwko olimpiadzie w Krakowie. Ale tu przede wszystkim chodzi ze względu na koszty. Jak pan myśli, Jacek Majchrowski, jaką podejmie decyzję? Znaczy, Jacek Majchrowski już podjął decyzję, ponieważ organizując referendum musiał się liczyć z tym, że negatywne referendum, negatywne rozstrzygnięcie będzie równoznaczne z wycofaniem aplikacji. Szkoda tylko, że Jacek Majchrowski nie pamiętał o tym przed złożeniem wniosku aplikacyjnego, czy w ogóle przed urodzeniem się pomysłu, jeżeli chodzi o aplikowanie o Igrzyska Olimpijskie. Dzisiaj chciałby obarczać rząd jakimiś błędami czy czymkolwiek, ale to jest tylko i wyłącznie jego wina, bo to on pierwszy zaproponował referendum w trakcie, właściwie po złożeniu wniosku aplikacyjnego do MKOL-u, a takie referendum wzorem Monachium czy Sztokholmu trzeba było zrobić wcześniej, zanim w ogóle pomyślało się o tym, że ten wniosek należałoby złożyć. Panie ministrze, wczoraj też w poniedziałek odbyły się eurowybory.
Smuci pana to, że Łódzkiemu zabrano jeden mandat i tylko poseł? No przede wszystkim smuci, bo do tej pory mieliśmy 4 mandaty z regionu łódzkiego i to były ważne mandaty, bo Jacek Saryusz-Wolski jest niezwykle szanowanym i rozpoznawalnym politykiem w Unii Europejskiej. Natomiast Asia Skrzydlewska niezwykle pracowitą europosłanką, która w dziedzinie pomocy społecznej przeprowadziła setki akcji w regionie łódzkim, w których uczestniczyło tysiące ludzi. Korzystało z dobrodziejstw także środków unijnych na szkolenia prozawodowe, na szkolenia profilaktyczne. Mnóstwo tych akcji pani Anna Skrzydlewska przeprowadziła. No dzisiaj jest bez mandatu, a szkoda, bo rzeczywiście Jacek Saryusz-Wolski też mówił o niej, że jest to jedna z najaktywniejszych europosłanek polskich. Co jeszcze pana zaskoczyło w wyborach? Niska frekwencja? No to boli, że ludzie nie chcą uczestniczyć w tak ważnej, podejmowaniu takiej ważnej decyzji. Być może trzeba by wzorem Belgii wprowadzić kary za nieuczestnictwo w wyborach, bo to powinno być powszechnym obowiązkiem, a nie tylko prawem. Pani socjolog Jadwiga Staniszkis mówiła dzisiaj w porannej telewizji, że za tak słabe rządy Platforma i tak osiągnęła bardzo dobry wynik. Pani Jadwiga Staniszkis zawsze wypowiada się negatywnie o Platformie Obywatelskiej, także nie jest dla mnie to jakaś szczególnie wiążąca opinia. A to, że osiągnęliśmy wynik, to nie jest efektem naszych słabych rządów, tylko efektem tego, co widzimy na co dzień na ulicy, na każdym rogu, na każdym boisku, na każdym budynku. Widać efekty działalności Unii Europejskiej i tego rządu, a nie innego. Natomiast w pamięci poprzedniego rządu zostało zupełnie co innego, na pewno niewielkie inwestycje. 19 mandatów dla Platformy, 19 dla PiSu, 4 dla Korwin-Mikkego. No kolejna efemeryda. No, Korwin-Mikke jest obecny w polityce od początków wolnej Polski i ciągle epatował swoją oryginalnością i innością. Tylko jak prześledzimy, zastanowimy się chwilę nad jego kluczowymi tezami, to tak naprawdę są nie tyle śmieszne, co żenujące i myślę, że tak wzorem innego ekscentryka Janusza Palikota też powolutku zniknie ze sceny politycznej. Czy będziecie się starać, żeby jednak kolejne wybory parlamentarne, które jesienią już na przyszłego roku, żeby jednak PO odniosło większy sukces? No, obowiązkiem każdej partii politycznej jest walka o zwycięstwo. My, ponieważ wiemy już, jak wygląda rządzenie, jakie są skutki rządzenia, będziemy chcieli ten wynik powtórzyć z poprzednich wyborów parlamentarnych i dalej sprawować władzę w Polsce, bo uważamy, że dzieła trzeba dokończyć, a już niewiele brakuje, żeby Polska stała się prawdziwym, nowoczesnym, europejskim krajem. Ostatnie pytanie. Wczoraj zmarł generał Jaruzelski. Co pan sądzi o ustanowieniu Dniu Żałoby Narodowej? Panie prezydencie, nie jestem faworytem działalności historycznej generała Jaruzelskiego. Sprawa należy do prezydenta Rzeczpospolitej. Dla mnie, jak każda śmierć jest śmiercią, nie, po śmierci o ludziach się raczej nie powinno już mówić, niech historia się wypowie. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję też państwu za uwagę. Dziś moim państwa gościem był Andrzej Bierny, minister sportu i turystyki. Dziękuję.